Czy doczekamy się pasów? Myjomice walczą o pasy w drodze zarządzie powiatu już blisko 2 lata. Czy ktoś musi zginąć, abyśmy doczekali się pasów i znaków? Radna Krystyna Marzonowska podczas obrad Rady Miejskiej w Kępnie zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie przejść dla pieszych w Myjomicach. Wyczerpałem wszystkie możliwości. Wystarałem się o budowę kilkunastu metrów chodnika przy drodze powiatowej, który miał być zakończonym przejściem dla pieszych. Gmina Kępno dołożyła do budowy chodnika w pasie drogi powiatowej 5000 zł. Pasów i znaków jednak się nie doczekaliśmy. Sprawa dotyczy bezpiecznego zakrętu na skrzyżowaniu 2 dróg powiatowych, drogi krążkowe Mikorzeń i Myjomice Kierzno. Przy kościele pasy wymalowano, ale już je ledwo co widać, a znaków jak nie ma, tak nie ma. Tędy chodzą dzieci do szkoły na przystanek autobusowy, dodała radna Marzonowska. Jeździłam, dzwoniłam, prosiłam, pisałam o pas. Idzie zima, to już trwa troszeczkę długo, nawet już moja pamięć nie sięga, ile czasu to trwa. Pasów jak nie było, tak nie ma, żadnych znaków, niczegokolwiek. No, nie wiem, ileż można się prosić i kłaniać, jak jeszcze sam chodzić po biurach, dzwonić i pisać. W drodze umieszczono także kratkę kanalizacyjną, aby odprowadzała wodę deszczową. Ale zasypano rów i kratka pozostała tylko w nazwie. Mieszkańcy się śmieją z tego. Ja nie wiem, no, po prostu walczyłam, żeby był jakiś bezpieczny zakręt, ale teraz powiem, że to był wielki niewypadek, bo zostałam tylko na poślizgnięciu mieszkańców, że jest to tak robione, jak jest robione. Radna liczy jednak, że tak prostą i błahą sprawę uda się załatwić jeszcze przed zimą.